Około godziny 21:00 Bożena S. wychodzi z pracy, z jednego z zakładów pracy mieszczących się na terenie Skarszew. On idzie w pewnej odległości za Bożeną S. Uderza ją kilkakrotnie w głowę, w część potyliczną. Bożena S. upada tu na jezdni, na chodniku. Bierze ją, podnosi ją z tego miejsca, ogląda się, czy w ogóle nie ma jakichś pojazdów, czy ludzi nie ma. Nie ma nikogo. Wszystko mu pasuje. Przechodzi przez jezdnię z nią. Przenosi, nie odpoczywając, normalnie ją niesie jak jakiś przedmiot. Przerzuca ją przez mur, gdzieś na tej wysokości, wysypuje zawartość jej z torebki, przebiera, co jest mu niezbędne do zabrania, zabiera te drobiazgi, przeskakuje przez płot, odchodzi i idzie w kierunku Skarszew. Skorpion. Okrutny morderca zadający niespodziewane śmiertelne ciosy. Skorpion zabija, aby żyć. On zabija dla przyjemności. Tak jak tu, w Skarszewach. To morderstwo nie było ani pierwsze, ani najbardziej okrutne. Ale właśnie brutalne zabójstwo Bożeny S. pozwoliło połączyć w jeden logiczny łańcuch zdarzeń to, co do tej pory uchodziło za pojedyncze i niewyjaśnione morderstwa i napaści. Długo to trwało. Przez 7 lat Skorpion kaleczył, mordował, bezcześcił. Przez 7 lat nie łączono tych zbrodni. Czy naprawdę to tylko przypadek? A przecież wszystkie sprawy wyglądały tak samo. Ofiara, kobieta, najczęściej młoda. Miejsce, Gdańsk lub jego obrzeża. Sposób zbrodni, niespodziewany atak, najczęściej śmiertelny. Zabijał jak Skorpion. Po 7 latach od pierwszego morderstwa władze postanawiają uznać rzeczywistość. Na wybrzeżu działa wampir, seryjny morderca kobiet, Skorpion. 6 stycznia 1983 roku w Komendzie Wojewódzkiej powstaje grupa specjalna. 11 ludzi, którzy musieli odnaleźć i unieszkodliwić Skorpiona. Dlaczego 11, a nie 15, a nie 30? Gdybyśmy zażyczyli, że potrzeba przy tej sprawie robić w 50, to byśmy robili, ale nadzór, ale rozważenie się spraw, ale kontrola, ale analiza wszystkiego. To musiał być zwarty zespół fachowców o różnych umiejętnościach, niekoniecznie tam z jakimiś wielkimi cenzusami, ale ci, którzy robią dobrze i bardzo dobrze swoje. No cierpieliśmy na wielki niedostatek, a to brak samochodów, to już nie te czasy, co dzisiaj. To były, nie wiem, ze 3 etapy takie cywilizacyjne w milicji do tyłu. A to problem z teczkami, a to z kalką, a to z maszynami do pisania, a to kierowca może, nie może. A to szafa pancerna jest, albo jej nie ma, a trzeba to wszystko było jakoś tam klecić, organizować. Było to krótko po stanie wojennym. Działy się różne rzeczy i uzyskanie oddziałów ZOMO do działań na terenie, to też nie było każdego dnia możliwe do uzyskania, bo inne sprawy, powiedzmy, na ulicy były ważniejsze niż, powiedzmy, ta sprawa. Te inne sprawy nie przeszkadzały Skorpionowi. Dalej mordował. 18 stycznia morderca uderza kolejny raz, jeszcze brutalniej. Wieś Rytel, województwo bydgoskie. Ofiara Ewa G., lat 20. Skorpion rozszerza swoje terytorium. Teraz uderza w sąsiednim województwie. Dowodowo było naprawdę niewiele. Mieliśmy jako jeden z dowodów młotek, który został
znaleziony podczas oględzin miejsca zdarzenia. Strach paraliżuje miasto i okolice. Strach pogłębiony rzeczywistością stanu wojennego. Grupa specjalna pracuje coraz intensywniej. Typowanie zbrodniarza, wywiady w środowiskach przestępczych, przegląd kartotek kilkunastu tysięcy osób. Niekończące się przesłuchania. Ponad 5 tysięcy podejrzanych i świadków zeznaje w tej sprawie. Niedoskonały portret pamięciowy Skorpiona mają ze sobą dzielnicowi konduktorzy, kierowcy autobusów, kolejarze. Skorpion pozostaje nieuchwytny. Panika na wybrzeżu osiąga apogeum. Codzienny lęk kobiet skrywany nawet przed sobą. Na to nakładał się, powiedzmy, no presja ze strony przełożonych. No co wy robicie? Ile jeszcze ofiar będzie? W dniu 1 marca 1983 roku ukradł samochód w Starogardzie Gdańskim, samochód skrzyniowy Żuk. Tymże samochodem ukradł z kolei 4 świniaki. Świniaki te zawiózł do miejsca swojego zamieszkania. Następnie powrócił z powrotem na tą trasę do Zielonej Góry i jeździł po tej trasie tu z kierunku od Płaczewa do Lubichowa. Jadąc, zauważył w oknie ubierającą się dziewczynę. Była to Wiesława W. Cofnął do tyłu i odczekał, aż wyjdzie z mieszkania. Wyszła z mieszkania. Idącą potrącił lekko swoim samochodem, w wyniku czego ona spadła do rogu. Podszedł do niej, uderzył ją młotkiem kilkakrotnie w głowę. Po stwierdzeniu, że utraciła przytomność, wrzucił ją do skrzyni samochodu, odjechał kawałek, nawrócił i pojechał z nieprzytomną Wiesławą W. w kierunku Płaczewa. Był to naszym zdaniem człowiek, który posiada znakomitą umiejętność radzenia sobie z pojazdami. No, jeśli tak, to wówczas trzeba było zebrać osoby, które posiadają prawa jazdy. Wyselekcjonowaliśmy gdzieś kilkaset osób. Zaczęliśmy ich bardzo wnikliwie, niemalże indywidualnie sprawdzać. I ta jakby gromadka ludzi wytypowanych, ona bardzo topniała. Ewa B. przyjechała pociągiem ze stacji Kościerzyna, pociągiem kursującym do stacji Skarszewy. Wysiadła w Głodowie, w miejscu swojego zamieszkania. Będąc w tym miejscu tutaj, została uderzona silnie przedmiotem, bliżej nieokreślonym przedmiotem w głowę. W torebce po wyrzuceniu stwierdził, że są artykuły spożywcze, śmietana, między innymi bułka, więc to zjadł, śmietanę wypił. Natomiast Ewa B. po odzyskaniu przytomności podeszła do okna tej posesji i stukając prosiła o udzielenie jej pomocy. Patrzę, że ta twarz jest pokrwawiona, ale chyba lewa strona. Tak. No i wtedy już poznałam tu kobietę z widzenia, bo z widzenia znałam, a z nazwiska mogłam nie znać, nie znałam jej. I wtedy otworzyłam te drzwi, wpuściłam ją do mieszkania, usiadła i prosiła, żeby ją zaprowadzić do domu. Ona nie wiedziała, co było z nią, nie? Tylko co mnie zrobili, nie? Co zrobili mi, jak że tak wygląda, co mnie zrobili. Nie? Buty, które w kilku miejscach występowały na miejscu zdarzeń. Były to buty tak zwane sztyblety, które były produkowane dla pracowników kolei. Również nas to utwierdzało, że mamy do czynienia ze sprawcą, gdzie wcześniej, prawda, o zakład, któryśmy się otarli już, a zatem o ZNTK, wcześniej nie udało nam się trafić na jego ślad ze względu na, no powiem szczerze,
źle wykonane przez pracowników ZNTK czynności, ponieważ nasz Skorpion w ZNTK pracował dwa tygodnie. Jak widać, to przypadek sprawił, że Skorpion mógł działać dalej. Grupa specjalna zawęża obszar poszukiwań. Każde kolejne morderstwo, każdy kolejny napad przybliża śledczych do zbrodniarza. Skorpion zaczyna pokazywać swoją twarz. Siedemnaście lat temu, 6 maja 1983 roku, Skorpion dokonał tutaj zabójstwa 19-letniej dziewczyny, która skończyła pracę. W policji lokalnej rozmawiam z nim i on mówi, wie pan, ja wam przypominam taką rzecz, że ja mi szukam w tej torebce, wybieram co trzeba, nie? A ona tak na okciach w stanie agonalnym. Na okciach tak stara się i czołga się, jeszcze żywa. To młoda dziewczyna. Czołga się w głąb tego pastwiska. No to było w metrach na ile. To ja to odłożyłem, wziąłem młotek, mówi jeszcze i tam parę razy dołożyłem. Jak on mi to powiedział, to no ja nie mogłem w ogóle, no coś mi się działo, to jest coś okropnego. Wspaniale się akurat złożyło, że Paweł, no niestety, był wcześniej notowany. Był niestety, a właściwie stety, był notowany, zbiegł się nam z tej listy osób posiadających prawa jazdy z notowaniem. Jeśli zerknęliśmy w sposób zanotowania tego Pawła, ba, zdjęcie jego było, bo taka była procedura, ktoś podpadł, miał zarzut, siedział, a więc musiał mieć zdjęcia. Jeśli zgrały się te dwie rzeczy, przyjrzałem się na zdjęcie, słuchajcie panowie, wierzcie mi, że na dobrą sprawę, to aż mi włosy niemalże dęba stanęły, jak widziałem w tym zdjęciu, że to jest ten. To był on, Paweł Tuchlin, lat 37. Poprosiłem, jak dzisiaj pamiętam, kumpla, który był naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w mieście Gdańsku, takiego Waldka Gruszczyńskiego, do dzisiaj z nim kumpluję. Tym bardziej, że on żył tą sprawą, mimo że nie był w grupie, miał zadania miejskie w mieście. Mówię, Waldek, chodź szybko, przedyskutujemy i zobaczymy. Natychmiast się stawił, pokazaliśmy sobie nawzajem zdjęcia. On mówi, Stachu, to jest ten, lecę po... Znaleźli go. Namierzyli. Ślad jest wyraźny. Jeszcze tylko trzeba sprawdzić ścieżki Skorpiona. Trzeba zastawić pułapki i już można go osaczyć. Trzeba było szybciutko sprawdzić, gdzie mieszkał, gdzie pracował, co robił, jak się okazało, że pracował w ZNTK. Pamiętna Irena zamordowana i znaleziony tam młotek w ZNTK. Jak się okazało, że mieszkał w centrum Gdańska. Przypadki przed 82 roku właściwie w tamtym czasie, kiedy mieszkał, ograniczały się do Gdańska. Jak się okazało, że się wyprowadził do góry miejscowości, w zielony teren województwa, wówczas tam zaczęły w okolicach być te przypadki, że już, że tak powiem, za czasu działania grupy było 10 dni czy tydzień do tego, żeby się przygotować. Dramat polegał na tym, że za godzinę, za dzień, za trzy dni, no mógł uderzyć. Wiedzieliśmy już, kto jest sprawcą, nie podejrzanym sprawcą zabójstw. Nie wiedzieliśmy natomiast, gdzie jest jego chata, jego siedziba, żebyśmy mogli ewentualnie w jakiś sposób logiczny i przy realizacji nie popełnić błędu, żeby nam nie bryknął, żeby nie nam uciec, gdzieś nie uciekł i tak dalej, i tak dalej. I to był ten taki rekonesans operacyjny, powiedziałbym, do sprawdzenia. Baliśmy się tego, żeby się nie natknąć na niego i żeby on nie wyczuł, że już koło niego się zainteresowaniu. A niestety... I zobaczcie, i żeśmy się natknęli. I wtedy, pamiętacie, jak mówiliśmy, uwaga, nie odwracać głów, nie przyglądać się, żeby się nie kapnął.
mówiąc wyjeżdżającym do roboty, wiem, ludzie, mamy do czynienia na 95-98% ze Skorpionem. Jedziemy na pewniaka. To jest to. Ja miałem święte przekonanie, że to jest 100%, ale sobie myślę, jeśli powiem, że jedziemy na te 100%, to gdyby tak się stało, że zadziałały te resztki procent i nie ma go, to nie wiem, jak bym pozbierał ludzi. 31 maja 1983 roku milicjanci wchodzą do obejścia Pawła Tuchlina. Aresztują go za kradzież parnika i drzewa z lasu. Poszukiwanie dowodów zbrodni w gospodarstwie Tuchlina trwa 2 dni. Ale wszyscy czekają na potwierdzenie grupy krwi Skorpiona, wykrytej na ciałach jego ofiar. Ja pamiętam sam fakt wejścia na tę posesję, aresztowania go. Pamiętam, jak żeśmy założyli mu kajdanki. On przeczuwał, o co chodzi, bo oczywiście pod pozorem tamtej prowadzonej sprawy przeciwko niemu tutaj przez kradzież okoliczną parnika. Policję, chyba za kradzież drzewa z lasu. I parnika. I parnika, tak jest. I on już po założeniu kajdanek czuł i wiedział, co to będzie. W trakcie przeszukania chyba najbardziej takim bezpośrednim dowodem to było znalezienie tego młotka, który jeszcze miał w tej części końcowej, wystającej nad część metalową. Ta część drewniana miała jeszcze wsiąknięcia krwi, jak się okazało, krwi autentycznej z ofiar. Przywieziono Skorpiona do tego skromnego budynku, kiedy to wówczas spełniał on funkcję posterunku. Decydującym było to, jak zerknąłem na Andrzeja. Andrzej oczywiście siedział za maszyną, protokołował wstępne przesłuchanie. Ja przyglądam się i wyczuwałem tylko to, żeby Andrzej dał mi znać po otwarciu jego dowodu osobistego, czy ma wpis, czy nie ma tego wpisu o grupie krwi. Jak mi dał znak oczkiem i widziałem ulgę na twarzy Andrzeja, że to jest ta grupa krwi. I już na tym etapie nie mieliśmy wątpliwości. Znaczy odpychała cię i... Tak, mi tak odepchnęła i mam zapal tutaj. Tak? I tak jakby chciała uciekać. Tak. Co dalej? Czyli uderzę. Czym? Czym podejrzany ją uderzył? Czyli uderzę. No ale czym? Przecież podejrzany wie doskonale, że nie ręką. Prawda? No ale kiwanie głową to nic nie daje. Czy to prawda, że nie ręką? Prawda. Tak, no więc czym? Tak jak mówiłem, młotkiem. Młotkiem. Paweł Tuchlin, Skorpion z Wybrzeża, w chwili aresztowania ma 37 lat. Żonaty, 2 dzieci. Przyznał się do morderstw, do ciężkich okaleczeń ofiar. Wszystko bardzo dokładnie i z najdrobniejszymi szczegółami odtwarzał w czasie wizji lokalnych. Psychiatrzy orzekli. Stan psychiczny, fizyczny, intelektualny w normie. Był świadom swoich czynów. Złapałem całkowicie, nie? I mówił, stój, mówię, bo będziemy się pieścić. Wtedy ona chciała, robiła taki ruch do ucieczki. Jeszcze coś tam krzyknęła na mnie, czy powiedziała, na to nie zwracałem uwagi. Ale jak ona zrobiła ten ruch do ucieczki, nie? W ten czas nastąpił atak z mojej strony. Bo ten pręt, który miał, był troszkę krótszy, nie? Powiedzmy gdzieś tak, może tak, to było krótsze. Teraz jak ona szła i teraz jak chciała tego, w ten czas ja i wiem, że przez parasolkę, nie? Ja nie odczuwałem. W tym miejscu podejrzany demonstruje sposób zadawania uderzeń kobiecie. Przez parasolkę? Tak. Pierwszy z uderzeń na pewno było, bo ja nie łapałem, nie osłaniałem parasolki. Nie? Ile tych uderzeń było? To
się nigdy nie liczy. To jest ręka sama, panie. Zdawaliśmy sobie sprawę, jeśli chodzi o wizję, że w niektórych miejscowościach może dojść do samosądu. W kolejnych miejscowościach, gdzie te wizje się odbywały, rozgrywały się, no, bez przesady, dantejskie sceny. Trzeba było kilkudziesięcioosobowe oddziały policjantów, czy milicjantów wówczas, angażować do ochrony prowadzących dochodzenie, prowadzących wizje lokalne, ponieważ ciężko było ten tłum w ryzach utrzymać. Ludzie krzyczeli, wyzywali go, no, były obawy, żeby nie został przerwany ten kordon i nie stało się coś niedobrego. Nagroda za ten trud, no, była rzędu 1,5 pensji w sumie nagrody za ustalenie sprawcy. Nie pracowaliśmy dla nagrody, ale no, zwykle tak się dzieje, że powiedzmy po wykryciu jakiś tam jest jakaś nagroda. I kiedy po miesiącu czy też półtora od zatrzymania Skorpiona został zatrzymany Gwiazda, to te nagrody były 5-krotnie wyższe niż nasze. 6 sierpnia 1985 roku, po wielu miesiącach procesu, sąd skazał Pawła Tuchlina, Skorpiona, na karę śmierci za 9 zabójstw i 10 usiłowań. 9 zabójstw i 10 usiłowań. Wyrok wykonano.